Zobacz, jest Happy Olo. Ty wiesz, co to jest Happy Olo? Nie. No bo Beksiński album to wie, Miknięcie też. A, tu jest jeszcze jedno fajne. Nie jestem twoim murzynem. No nie jesteś, jesteś naczelnym. Cześć, słuchajcie. Witamy was dzisiaj wyjątkowo z kina Bodo przy w Rewolucji w Łodzi. Kina alternatywnego, ponieważ proponującego tytuły, których na dużym ekranie w tej chwili prawdopodobnie już nie znajdziecie. Ale witamy was znowu telefonicznie, a ten tydzień był dosyć pełen wrażeń, dlatego że sporo premier, przede wszystkim Huawei. Adaś był w Londynie, w związku z tym może coś nam powie. W zasadzie nie tyle u Huawei, a co u Honora, chociaż też Huawei. No, w zasadzie tak. To jest jedna firma. Ogłosili tam europejską premierę dwóch telefonów, które już dobrze znamy, bo były zaprezentowane wcześniej w Chinach. Wszedł Honor 7X do Europy. U nas będzie również dostępny za 1299 zł. Oczywiście telefon całkiem przyjemny, odśredniaczek. Jest za 1299, ja dzisiaj sprawdzałem, jak zajrzycie do internetu, to znajdziecie 3 autoryzowane sklepy, takie, tak, które mają podpisane, że to Honor, znaczy, że Huawei zatwierdził sprzedaż w tych sklepach, także nie będziemy wam mówili, a to są popularne sklepy z elektroniką. Tak, sobie znajdziecie, jeżeli jesteście zainteresowani. Tak, może krótko, 5,93 cala Full HD+, Kirin 659, 4 GB RAM-u, wersje pamięci, no u nas 64, ale na świecie jeszcze znajdziecie albo 32 GB, albo 128. Całkiem przyzwoita rzecz. Aparat 16 megapikseli główna matryca, z tyłu 2 mega pomocnicza matryca, czyli mamy rozmywanie tła. Mega pierdółka po prostu. 8-megowy z przodu, od po prostu mocny średniak, z jednym minusem. Nie ma NFC, kurczę, wszyscy się bardzo dziwili. Kurczę, dlaczego nie ma tego NFC? Ja się tak mocno zastanawiam, czy to jest bardzo duży brak, czy taki trochę mniejszy. Znaczy, ludzie twierdzą, że duży, no, dla nich, dla tych, którzy korzystają, jak to jest duży. Jak ktoś płaci, to tak, bo jeżeli mówimy tylko o szybkim parowaniu, to tam patrzę się, ja tego nie potrzebuję. A odpalałeś ten telefon, coś wiesz, działa, tak, działa, no, tnie, dlaczego nie, ma nie działać? Nie, tnie, no na razie się nie tnie, bo krótko mam, także mógłby nie działać. Ale tak, szybki czytnik, jak to u Huawei. Interfejsem mój, trochę dołożyli apek od siebie, chociażby lusterko można się przejrzeć w przedniej kamerze. A takie sprawdzałeś, to można wywalić? W zasadzie wszystko poza tymi fabrycznymi apkami. Okay. Są demówki gier, te można od razu wysiadać. Jest preinstalowany Facebook i tak to wszyscy pobierają. Jest preinstalowany Instagram, to samo. A ja wam jeszcze, powiem, że dzisiaj szukałem go w ofertach operatorskich i owszem znalazłem go w jednej ofercie operatorskiej, znalazłem go u Plusa. Z tym, że w Plusie można go mieć w ofercie specjalnej w tej chwili, jeżeli dobrze czytam, bo ja nie znam się na operatorach. Niemniej można go mieć w ofercie specjalnej, jeżeli się ma abonament w Plusie albo w abonament Polsatu. I można go mieć, słuchajcie, wtedy w umowie na 2 lata za 98,99 miesięcznie. W to wchodzi i abonament, i w spłacanie telefonu. Tam są oczywiście jakieś różne bonusy, abonament darmowy przez 7 miesięcy, 14 giga internetu i takie tam jeszcze pierdółki, ale zajrzyjcie do operatora, zajrzyjcie do Plusa, jeżeli jesteście smartfonem zainteresowani i przy okazji decydujecie się na Plusa, to możecie zajrzeć. Szukałem u innych operatorów, nie znalazłem. To nie znaczy, że nie ma albo że nie będzie, natomiast w tej chwili po prostu no, Plus przykro był wymieniony podczas prezentacji jako partner, więc myślę, że mają pierwszeństwo. Okay. A widziałeś może, czy selfie stick jest w jakiś sposób? Tak, do tego jest jeszcze selfie stick. Ale wiecie, nie taki byle jaki z bazaru za piątaka, tylko już taki porządny, firmowy Honora, także nie ma lipy. Ja wam powiem szczerze, czy kupicie z bazaru za 10 zł, czy dostaniecie tego, to działa? Nie, jest różnica. Kurczę, no ten się tak nie gibie, nie jest taki wiotki. Tak czy inaczej, był tam jeszcze jeden telefon. Tak, ale u nas go nie będzie niestety. Chociaż cień szansy jest. Na pewno nie będzie tak szybko jak 7X. Mianowicie Honor Vision 10. Który w Chinach się nazywał V10 po prostu, o którym już mówiliśmy. Tak, także też jeszcze mocniejsza maszyna z tym jest procesorem. Jest Kirin 970, tak, 2,4 giga w zegar, Full HD+, rozdzielczość 600 wyświetlacz. No także jest rzeczywiście w kawał fajnej konfiguracji. I on kosztuje, Adam zdaje się wyliczał, około 200 zdaje się w przeliczeniu, z tym, że to jest ta słabsza. To jest to przeliczenie, no 4,99 euro. To jest taka cena na Europę.
Myślę, że jeżeli by do nas trafił, to będzie wyceniony podobnie. A, czyli nie, przepraszam, to nie Adam liczył, tylko ja liczyłem na piechotę, bo rzeczywiście pamiętam 4,99 euro, to wypada około 2,100. Tak, no, on tyle kosztuje w Wielkiej Brytanii, na zachodzie, funta oczywiście. Jest na zachodzie głównie, no w Niemczech. I chyba w Hiszpanii jeszcze. Tak, Hiszpania, jest Niemcy, 8 krajów. Tak. Wiecie co, odsyłam, jeżeli bardzo jesteście ciekawi, w jakich krajach jest już obecnie, to jest to opisane, macie link do newsa w opisie. Z tym, że 2,100 to jest akurat cena za tą słabszą konfigurację, czyli 64 giga RAM plus 64 giga flasha plus 4 giga RAM. Mm-hmm. Natomiast za tą droższą konfigurację ceny nie znalazłem dzisiaj, a szukałem rzeczywiście w sklepach europejskich. Jest to, bo chyba, kurczę, jeszcze nie była podawana ta cena. Bardzo możliwe, że jeszcze nie. Możliwe, że ja bym się nawet nie dziwił, gdyby tej wersji faktycznie u nas nie było nadal. Mm. Bo to, no, wiecie, że dla chcącego nic trudnego, jeżeli chcecie koniecznie ten telefon zdobyć, to no cóż, zapraszacie internet. Honor V10 Chiny. Ale nie, niekoniecznie z Chin. No kurczę, można przecież kupić w europejskiej dystrybucji. No, to jest, no dla tych, którzy się boją z Chin kupić, to jest troszeczkę pewniejsze, no, i trochę bardziej pamięci. No, no i co, trzymamy się tego Huawei. Tak, trzymamy się Huawei'a. Jeszcze jeden Huawei się nowy pojawił, ale premiera miała miejsce tylko w Chinach. No i niestety na razie pojawiła się nowa 2S. Europę, nie? To znaczy, jest możliwe, że będzie on w Europie. No, może tak, możliwe. Natomiast w tej chwili rzeczywiście nie ma takich wiadomości pewnych. I to jest konfiguracja tak naprawdę o oczko niższa niż w przypadku V10 czy View10. Bo jest coś pomiędzy, nie? No, jest mówię, troszeczkę słabsza, jeżeli chodzi o procesor, troszkę słabsza, jeżeli chodzi o pamięć. Natomiast ma trochę inny układ aparatów, bo ile V10 ma dwa aparaty z tyłu, jeden z przodu, o tyle nowa ma dwa tutaj i dwa tutaj. Cztery, nie? Dokładnie, cztery aparaty. Tam jest Kirin 960, jest sześciocalowy również wyświetlacz, także bardzo podobny jak w View 10. Jest 64 albo 128 RAM i 4 albo, przepraszam, 4, ja dzisiaj się mylę z tą panią, 4, 6 RAM albo 64, 128 flasha, czyli też was okłamałem, pamięć jest w zasadzie, konfiguracje są identyczne jak no tak, ale aparaty są V10. Zdecydowanie mocniejsze, no bo mamy 20 plus 2 na przodzie i 20 plus 16 z tyłu, tak. I jeszcze tego z dość jasnym oczkiem 1,8, także no, fotograficznie będzie mocniejszy. Najlepsze, słuchajcie, z tego wszystkiego jest to, że on jest jednak sporo tańszy od V10, przynajmniej w dystrybucji chińskiej w tej chwili, tak? Bo liczymy w tym momencie wyłącznie z yuanów. On kosztuje 1455 za tą wersję słabszą, czyli 64 plus 4. I 1617 Adaś wyliczył za 128 plus 6. Tylko pamiętajcie, co bez naszych podatków. Tak, no to są chińskie ceny, także do nas sprowadzając, pamiętaj, że trzeba jeszcze zapłacić haracz państwowy na granicy, bo inaczej się nie dostanie. Smuteczek. Jest jeszcze jedna rzecz z tym, związana z Huawei, tylko tym razem jest to w zasadzie plota, a nie rzecz jakaś sprzętowa. Mianowicie jeden z grafików firmy, która pracuje dla Huawei, to jest firma promocyjna, umieścił, słuchajcie, w swoim portfolio grafiki sugerujące, że aparaty Huawei wyprzedzą wszystkie inne na rynku. Tam znalazły się takie informacje, że pojawią się matryce 40 megapikseli, w co jestem w stanie uwierzyć, bo jak pamiętasz, Nokia miała przecież, była, tak? Była. 1020 chyba miała 39 megapikseli, a 808 nawet większą matrycę jeszcze. Tylko, że wtedy to nie zażarło. 41. Nie no, zażarło i zażarło, tylko one były wtedy drogie, to były rzeczywiście aparaty, które kosztowały dużo. Natomiast tutaj to znacząco może podnieść cenę aparatów fotograficznych. Oni jeszcze dodatkowo obiecują, słuchajcie, pięciokrotny zoom hybrydowy, jeżeli ja dobrze pamiętam, czyli taki, jaki jest w tej chwili na dwóch aparatach, bezstratny. Robiony za pomocą trzech obiektywów, jak mówią. Chociaż tutaj akurat nie jestem pewien, dlatego że tam jest troszeczkę niejasno w tych infografikach. Obiecują zdjęcia nocne na przykład bez statywu, takie nieporuszone. W to jestem trochę mniej w stanie uwierzyć, jest bo to jest jednak potrójne naświetlenie, żeby były trzy matryce. No można próbować, ale to jest troszeczkę karkołomne i powiem szczerze, że ja sobie tego nie bardzo wyobrażam. Nie, to jest prawdopodobne. Huawei robią świetne zdjęcia nocne ze statywu. Mają specjalny tryb nocny i wtedy to rzeczywiście wychodzi. Natomiast takie robione z ręki w nocy, nie sądzę.
Dobre DSLR-y z dobrymi obiektywami, z czekajmy na tą B11 i zobaczymy. Z porządnymi matrycami nie są w stanie z ręki robić dobrych zdjęć nocnych. W związku z tym nie sądzę, żeby nagle telefoniczne obiektywy dały tam. No bo słuchajcie, tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest prawda. I po drugie, do jakiego telefonu to trafi? Tak, to jest tylko plota, słuchajcie. Albo to będzie fragmentacja na bank, więc albo P11, który podobno ma mieć takie wycięcie w ekranie jak iPhone X, iPhone 10, jak wolicie, albo do kolejnego Mate'a. I tu raczej chyba bym Mate'a obstawiał, wrzesień przyszłego roku, 3 aparaty. No, zobaczymy. Klei się to, zobaczymy, ja jestem, powiem szczerze, ciekaw, dlatego że bardzo lubię robić zdjęcia, telefony marki również lubię, dlatego że są sympatyczne, jakoś mi dobrze leżą w ręce, dobrze się je używa. W związku z tym poczekam, jeżeli Huawei rzeczywiście szykuje jakąś niespodziankę fotograficzną, która zamiecie rynek aparatów fotograficznych w smartfonach, to ja jestem za. No, mogą go zamiatać. Mogą. Mamy oficjalną, nieoficjalną premierę w Chinach Samsunga W2018, czyli 2018, klapka, tak. Majer. Mocna klapka, nie jakaś taka klapka do dzwonienia, tylko kurczę, dwa ekrany Full HD, 4,2 cala, AMOLEDy. Dotykowe, bo tutaj tak. Przyjmie się, ktoś pytał, dotykowe zdecydowanie. Dotykowe. Mocny procesor, mocne bebechy, tam mamy Snapdragon 835, 6 giga RAM-u, pamięć 64 albo 256, droższa wersja. Ta 256 to jest taka już ekskluzyw mocno wersja i ona będzie kosztowna. No i w ogóle ekskluzywna, elegancka obudowa, tam metal, czerń, no ładnie ten telefon wygląda. Tam jest jedna fajna rzecz, mianowicie są dwa aparaty z tyłu 12, z przodu 5 megapikseli, no i właśnie. Ale ten 12 ma jedną rzecz dosyć niesamowitą. My piszemy o przysłonach w specyfikacjach aparatów. To, co jest w telefonach, rzadko można nazwać tak naprawdę pełnoprawną przysłoną, dlatego że przysłona powinna być ruchoma. Tutaj ten smartfon ma przysłonę rzeczywiście ruchomą. Siła obiektywu po prostu. Ze światłosiłą od 1,5 do 2,4. W związku z tym jest to rzecz dosyć fajna, rzadko spotykana na rynku. Zdaje mi się, że warto się zainteresować ze względu i tą, na tą najmniejszą, czyli największe oczko przysłony. I ze względu na to, że ona jest regulowana, w związku z tym można troszeczkę fajniejsze zdjęcia jak robić dodamy taką do tego przysłoną na stałe oczy. Jak dodamy do tego jeszcze oprogramowanie Samsunga, które no, potrafi w zdjęcia. Potrafi rzeczywiście, oni potrafią. No to może być naprawdę taki fajny mały zamiatacz i no chyba jest czego żałować, że to do nas nie trafi. Nie, tutaj jesteśmy pewni na 100%, to do nas nie trafi, do Europy nie trafi. To jest smartfon tylko i wyłącznie na Chiny, podobnie jak i cała rodzina wcześniejsza, bo oni co roku wypuszczają z następnym numerkiem roku podobnego smartfona. A jest to ta jedna, słuchaj, jest jedna fajna rzecz. No. Dlatego, że w dniu, kiedy była premiera, jego jeszcze na chińskiej stronie Samsunga nie ma oficjalnie ze specyfikacją, jest to banerek, tak? Brać dziennikarska, słuchajcie, i to nie tylko polska, ale również ta europejska, amerykańska, stwierdziła, że już jest po premierze, w związku z tym wrzucimy zdjęcia. Znaleźli zdjęcia pierwszej klapki, która akurat była na stronie Samsunga, ale to nie był ten smartfon. To był, moi drodzy, G9298, który wygląda podobnie, ale nie jest taki sam. I poszło, słuchaj, już ty też wrzuciłeś takie zdjęcia. Adam też wrzucił, poprawiliśmy później. Z wyglądu to w zasadzie jedynki. No. To znaczy dopiero po odpadku widać, jest inny kształt, tak, na przykład klawiatury tego guzika głównego kółka nawigacyjnego. Ale to niuansiki. Także, natomiast ja zauważyłem od razu, dlatego że specyfikacje mamy steny. Samsung nadal z pełnej specyfikacji tak naprawdę nie podał oficjalnie na stronie. Natomiast stena jest o tyle wiarygodna, to jest te specyfikacje właściwie później się pojawiają na stronach producentów, w związku z tym no to co jest w serwisie urząd, jest pewne. No to tak. Raczej jeżeli się mylą, to rzadko i zwykle jeżeli coś, to są błędy czysto edytorskie u nich, także godne źródło zaufania na pewno. A przy okazji, jeżeli chodzi o ploty, ale krótko tym razem, słuchaj, pojawił się HTC U12. A tak. Z tym, że my takich przecieków będziemy mieli przed premierą naprawdę jeszcze bardzo dużo, nie należy wierzyć. Specyfikacja jest co prawda stosunkowo wiarygodna, bo zapowiadają tam 6-calowy wyświetlacz, Full HD rozdzielczość, no, aparaty duże tam 20+16 czy 20+13, ale to są na razie tylko przewidywania. To naprawdę nikt jeszcze nie wie, jak ten smartfon będzie. Jest jeszcze jedna plota HTC, średniak jeszcze ma być. Jakim?
Eyes się nazywa, Eye. Oczy. O. Czyli będzie miał dwa obiektywy, bo kiedyś był Desire Eye, który miał robić super zdjęcia. Robił jakieś tam, no ale zostawmy to, bo to było kawał czasu temu. No a teraz jest kolejny U11 Eyes. Tak donosi Iwan Blas, jakby mało znany Leakster, czyli taki facio, który publikuje bardzo wiarygodne i dość czasem zaskakujące przecieki. Możecie go na Twitterze znaleźć, bardzo sympatyczny człowiek. Tak, pozdrawiamy serdecznie Iwana. No i właśnie Iwan napisał, że telefon będzie się nazywał U11 Eyes. No i na razie tyle, co wiemy, no to wiemy, że to jest ta nazwa. Nazwa kodowa to jest ponoć Harmony. No i zobaczymy. Średniopułkowiec, możliwe, że już będzie na MWC, ale to wiadomo, to są tylko takie gdybania. Zobaczymy, no powodzenia życzymy HTC. Powiedzieliśmy coś o Samsungu, powiedzieliśmy coś o HTC, czas na LG, które zaproponowało smartfona bardzo drogiego i tylko dla Korei. Wersja taka ekskluzyw w bardzo luksusowej budowie z jakichś tam spieków ceramicznych, oni tam sporo się na temat tej budowy rozwodzą. Nie będzie się rysować. Tak. Ma się nie rysować, ma być cyrkonowa, tak jest taki cyrkon. Cyrkonowa obudowa ma być z tyłu, taka, która jest niepodatna na jakiekolwiek ceramiką, cudawianki. Będzie drogo na pewno. Jak tak popatrzyłem, bo oczywiście specyfikacji nie podali, powiedzieli tylko... To znaczy trochę podali. 6 giga RAM-u. Podali, że 6-calowy wyświetlacz, że OLED. OLED, no. Ale słuchajcie, i ze zdjęć, i z tej specyfikacji podanej, w zasadzie Adam zauważył, ja mu przyklasnąłem. V30 po prostu. Mocniejszej wersji, no możliwe, że dadzą na przykład więcej pamięci do niego. To znaczy ma być 256 flesza i 6 giga RAM-u. Po prostu taka będzie V30 na sterydach dla kogoś, to nie za bardzo ma pomysł, co wydać. Będzie Bang & Olufsen, jeżeli chodzi o układ dźwiękowy, o słuchawki. Będą mi słuchawki na kabelku i słuchawki Bluetooth z kodekami takimi zapewniającymi dobrą jakość dźwięku. No jeżeli się LG za to wziął, no bezprzewodowe ładowanie. V30 gra dobrze, więc ten też będzie grał dobrze. No i tyle. No. Nie może być źle, lipy nie będzie, tyle, że będzie drogo. Słuchajcie, jest trzeci tydzień, kiedy my musimy powiedzieć o tym, że Xiaomi jest najlepsze. Jest Xiaomi w końcu. Mamy w końcu po 3 tygodniach mówienia o tym, że zbliża się premiera. Mamy premierę dwóch Redmi, Redmi 5 i Redmi 5 Plus. Obu bardzo fajnych komórek, ale przede wszystkim fajnych ze względu na cenę, bo one wypadają naprawdę bardzo fajnie. Wiecie co, ja muszę zrzucić okiem na ściągę, bo powiem wam szczerze, nie pamiętam cen. Znaczy nie, ja mogę podać, ja nawet tutaj mam. Mam tutaj w złotówkach. No właśnie. Jest, słuchajcie, tak, że najpierw jeżeli chodzi o specyfikacje, to ten słabszy ma 430 Snapdragona. Też się zastanawialiśmy w ciągu tych 2 tygodni, co tam będzie. Natomiast ten mocniejszy, przepraszam, 450, natomiast ten mocniejszy ma 425 Snapdragona. Jeżeli 625. Znowu się pomyliłem. 625. Na pewno 625. Ekrany 5,7 i 5,99 cala. Jeden HD+, drugi Full HD+, czyli 18:9 format. No i w tym tańszym mamy 2 albo 3 giga RAM-u i 16 albo 32 pamięci wewnętrznej. I baterie chyba 3300. Różne są, tak? Baterie zaraz dojdziemy. W tym słabszym jest 3300, a w tym mocniejszym 4000, czyli taka już fest bateria. No i ten mocniejszy ma więcej RAM-u, czyli zaczynamy od 3 giga, możemy mieć jeszcze 4 za dopłatą. No i pamięć wewnętrzna tak samo 32 albo 64. No i teraz ceny, słuchajcie, po kolei od najsłabszego do najdroższego. 431, 485, to jest za piątkę. I ten piątka droższy. Plus 539 i 700 zł w zależności od konfiguracji. Czyli za największy wypas 700, jeszcze do tego, słuchajcie, metalowa obudowa, aparaty, no 5 plus 12 i Xiaomi, no w aparatach jednak tak sobie średnio radzi. Nie są to genialne aparaty w każdym. Bo wszyscy narzekają w zasadzie bez względu na model, że aparaty w Xiaomi, chociaż w Mimixie podobno w dwójce jest już przyzwoiciej, ale w tych tańszych, no dokładnie, ale w tych tańszych, no jest słabo, ja to potwierdzam. Z tym, że pamiętajcie, po raz kolejny wam mówimy, te ceny to są przeliczane na rzecz yuanów, w związku z tym one w Polsce, jeżeli się pojawią, będą to ile, no, niech będzie 9,99 za tego najdroższego. Są to nadal ceny bardzo atrakcyjne w każdym razie. Także no dlatego Xiaomi najlepsze i to się też nie wzięło znikąd, po prostu cenami walczą jak mogą. Także trzymajcie rękę na pulsie, bo bardzo możliwe, że to będą wasze kolejne telefony. Tak, przy tej cenie, no,
trzeba się pomału oswajać z tym, że przestajemy toczyć bekę z Xiaomi, bo rzeczywiście, kurczę, no, to się sprzedaje. Pytanie, jak długo będą sprzedawać takie tanie telefony, bo pamiętajcie, Huawei też kiedyś był tani, nie? No, kiedyś Huawei były bardzo tanie. Ostatnia rzecz, która nam została w tym tygodniu, taka, o której jeszcze nie wspomnieliśmy dzisiaj, to jest premiera nowego procesora Qualcomma, który się pojawi już na początku przyszłego roku w S9 będzie. S9 plus będą go miały jako pierwsze prawdopodobnie na rynku. Natomiast wspomniane przed momentem Xiaomi już zapowiada też, że w Mi 7 się też również pewnie pojawi. Będzie. Jeżeli chodzi o resztę stawki konkurencji, to będą się prawdopodobnie opowiadać. Będą musieli poczekać. Poczekamy na przełom lutego, marca, wtedy będzie MWC w Barcelonie. Tak, ja myślę, że na MWC czeka nas po prostu wysyp. Jak Samsung zacznie, to zaraz po MWC się wysypie reszta. Qualcomm twierdzi, że ta nowa jednostka jest o 25% bardziej wydajna od 835. No, wypada im wierzyć na słowo, w tej chwili tego w żaden sposób nie sprawdzimy. To jest, słuchajcie, 8 rdzeni, 4 rdzenie w Cortexa A75 i 4 A55. Te mocniejsze są taktowane zegarem 2,8, te słabsze 1,8. Po prostu to jest taktowanie zalecane, tak, bo ono nie jest podawane w specyfikacji. To, co jest dosyć fajne, a co ja znalazłem w tej specyfikacji, to jest po pierwsze obsługa Quick Charge'a 4 albo 4+. To jest technologia Qualcomma, w związku z tym implementują zawsze najwyższą. Jeżeli chodzi o modem, to on pobierzecie z tym modemem, jeżeli oczywiście urządzenie będzie obsługiwało i sieć pozwoli, z prędkością 1,2 gigabita na sekundę, a wysyłać będziecie mogli przy 150 megabitach na sekundę. To jest chyba pierwszy procesor, ja nie pamiętam, czy 835 miał, który pozwoli na rejestrację wideo w 4K przy 60 fps. No, to jest rzecz dosyć imponująca rzeczywiście. No jest wsparcie dla aparatów do 32 megapikseli. To znaczy do 32 megapikseli pod warunkiem, że to będzie jeden aparat, bo jeżeli chodzi o dwa, to dwa razy po 16 jest w stanie rzeczywiście. Czyli wygląda na to, że po prostu sumarycznie do 32. To znaczy, nie zrozumcie na źle, tych aparatów może być więcej, to nie jest tak, że tylko dwa. To maksymalnie 32. Układ dwuaparatowy jest w stanie ten procesor obsłużyć do 16 megapikseli, czyli dwa po 16. Albo 16 a z przodu swoją drogą oczywiście mogą być następne dwa aparaty i może je obsługiwać osobno zupełnie, tak? Naraz nikt zdjęć nie robi, chyba że ma Nokia akurat. No tak. W Nokii robi zdjęcia naraz i z tyłu. Ale jakoś tak, kurczę, gdzie się tym nie... To znaczy ja nie wiem, dlatego że tutaj akurat te Nokia nie są popularne aż tak bardzo u nas, żeby popularny był feature. Troszeczkę szkoda, bo to jest naprawdę fajne, szczególnie jeżeli chodzi o wideo. Powiedzieliśmy, jakie nowe smartfony z tym Snapdragonem się pojawią. Właściwie, słuchajcie, wszystkie. Ja tak patrzę, że tutaj jest w repertuarze kina Bodo, w którym jesteśmy, przypominam, na Piotrkowskiej 7880, na Rewolucji. Na Rewolucji. Że jest, słuchaj, niknięcie. My teraz chyba znikniemy. O, jest jeszcze rodzina na sprzedaż. Też jestem ciekaw. Ale najbardziej mnie ciekawi, to nie jestem twoim murzynem. No to przyjdź do kina. Chciałbym chyba zobaczyć. Adres chyba już znasz. Trzeba zobaczyć. Beksińskich też. Tylko na Piotrkowską nie iść, nie pomyl się, jesteśmy na rewolucji. Żegnamy Was, słuchajcie, do przyszłego tygodnia. Życzymy Wam miłego weekendu z deszczowej i nieprzyjaznej Łodzi, ale z ciepłego kina, fajnego, alternatywnego. Jesteśmy w fajnych fotelach, wygodnie. Fotele super, słuchajcie, lepsze polecamy. Niż u Adama w samochodzie są, naprawdę. Pierwszy rząd. Tak. Znaczy, dalej tam gdzieś jeszcze są chyba kanapy. Tam z tyłu też są albo kanapy. Albo ostatni, czyli najlepsze miejsce. Też są kanapy. Także trzymajcie się do przyszłego tygodnia, bawcie się dobrze albo odpoczywajcie w czasie weekendu i zapraszamy Was w przyszłym tygodniu na kolejny przegląd nowości tygodnia. Cześć! Cześć!